Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, u mnie to jakaś dziwna jest zależność. Ja zamiast magazynami energii iść w górę, to tak, wysokonapięciowych się pozbyłem. Trójeczkę miałem na najwyższym napięciu, później była niżej, była Tesla, niższe napięcie miało. Teraz lecę na 48 V. Latałem też na 24 V i słuchajcie, biorę się za 12 V. Może i zbuduję na tym magazyn jakiś taki nieduży, zobaczymy. Będę miał możliwości przetestowania, jak dobrze pójdzie. Dla was oczywiście przetestowania. Baterii LiFePO 4 12 V. Ale nie mam do tego sprzętu, także słuchajcie, zaczynam od. Pierwsze co, żeby dobrze przetestować, no to potrzebuję jakąś mocną przetwornicę. I tutaj wjechała przetwornica od Wewora. Mamy tak, przetwornicę DC-AC, czyli z prądu stałego na prąd przemienny, o mocy 2500 W, moc szczytowa 5000 W. No zobaczymy, to sprawdzimy na pewno, jak już będzie bateria i przy okazji się okaże, czy BMS baterii zadziała, czy nie zadziała. Dla mnie co jest najważniejsze, że jest czysty sinus, czyli wszystkie urządzenia będą działać na tej przetwornicy, bez wyjątku, nie będzie, że tu kwadratowy jakiś sinus, tylko normalnie, tak jak w gniazdku mamy prąd. Mamy tutaj i jest wyjście, znaczy wejście jest 12 V, jest zaznaczone, że jest 12 V. Słuchajcie, obudowa pełna aluminium, także dobre chłodzenie będzie na pewno. Dodatkowo do chłodzenia są dwa wentylatory. Tutaj mamy plus i minus. Oczywiście nakrętki już pomyliłem, bo wstępnie musiałem ją uruchomić. I tak, przyłącza mamy na śruby 8. No, także śruby w miarę dobre, zobaczymy, wszystko w mosiądzu, są jeszcze podkładki mosiężne, także to mi się podoba, że są dwie podkładki. W zestawie mamy od razu kable, 25 mm kwadrat, no zobaczę jak się będą zachowywać te kable. Tutaj mamy, szkoda, że oczka są dziesiątki, a nie ósemki. Ja zrobię też swoje kable, ale sprawdzę to co jest, to co fabryka, że tak powiem, dała. Jak to się zachowuje i sprawdzimy później na 35, nie? Wszystko zależy od obciążenia tak naprawdę, do jakich obciążeń będzie używane. Ale mosiężne są końcówki, także nie powinno być problemu. Wszystko zależy, jaki amperaż do tego pojedziemy. Pudle więcej, za bardzo nie ma nic. I słuchajcie, jest pilocik taki stylowy. Pilocik włącza i wyłącza zdalnie przetwornicę. Bo tak, tutaj z przodu mamy. Starczy mi wyjście, czy nie? Spadnie, czy nie spadnie? Nie spadnie. Wyjście na wtyczkę, czyli 230 V. Uziemić nawet można przetwornicę, jakby ktoś chciał. Nie wiem po co, ale dobra, nieważne. Wyjście USB mamy. Bardzo fajnie, bo nie trzeba już tu kombinować jakichś osobnych gniazdek, tylko takie dodatkowe USB jednak, słuchajcie, robi robotę i pomaga. Wyświetlasz zaraz uruchomię na krótko, jak to działa. Mamy włącznik taki manualny, że działa cały czas, a jak jest wyłączone, to można ją z pilota włączyć i wyłączyć. Także słuchajcie, spinam temat i pokażę wam, jak tutaj się na wyświetlaczu to nam się wyświetla. Dobra, słuchajcie, jest niezawodny kwasiak, także odpalamy. Najpierw co? Z pilocika, nie? Pilocika klik. O, i ładnie nam się tutaj, słuchajcie, budzi wszystko elegancko. Na wyświetlaczu musi pomyśleć i widzi napięcie baterii 49 Hz, 50 i mamy, słuchajcie, 238 V. No i tyle, na razie nic więcej tutaj tam nie pokazuje. Licznik na 0, sinusoida raczej się nie będzie przesuwać, bo to nie jest oscyloskop. Ale zobaczymy przy obciążeniach, jak jakąś baterię uda się zdobyć na testy. No bo tego to szkoda testować, naprawdę. Czyli tu go wyłączamy, też z pilota działa. Włączamy go ręcznie, słuchajcie. Niech sobie przemyśli temat jeszcze raz. Ok. I co? Sprawdźmy, czy USB działa. Cyk, cyk, stryk. Pamiętamy, że USB zawsze za trzecim razem wchodzi.
Działa czy nie? O, nie działa. Albo źle dopchałem, albo co? No, czemu ty nie działasz? Sprawdzałem, czy tym działał. Może się jeszcze coś uruchamia. No i co? Nie, ładuje się, tylko mi tutaj komunikat nie wskoczył. O, nawet mam jakieś odsławka. Wiadomości na Facebookach. To jest mój smartfon taki, że tak powiem, organizacyjny. Ładuje się elegancko, bo widać, że się ładuje nam tutaj. Także smartfon nam się ładuje i nic nie pobiera watów. Pewnie ten licznik jest tylko i wyłącznie od czego? Od wyjścia AC. Jedną ręką czasem ciężko cokolwiek zrobić, słuchajcie. Co mogę przetestować? Za dużo nie chcę obciążać, no ale skoczyło na 70-90 watów. Idzie wszystko ładnie. No mówię, na takim przyłączu to tylko będę tutaj coś spawał, jak bardziej obciążę, także nie ma sensu. Przetwornica działa, jak ma działać. Czyli co zostało, słuchajcie? Zostało testować, jak będą baterie. Także jestem ciekaw tych 5 kW z tej przetwornicy. Gdzieś tu leży termowizja, kamera leży, także zobaczymy. O, przepraszam. Zobaczymy temperaturę tych kabli oryginalnych i całej reszty. No to jest 12 V, także tutaj nie oszukujmy się. Będzie ciepełko w porównaniu do tego, co tutaj mam. Jak idzie 130 A, no to przewody zaczynają się robić delikatnie ciepłe, ale tutaj jest 50 V. A tutaj będzie 12 V. No zobaczymy. Za mną jest przetwornica od Huberta, kiedyś dawno temu pożyczona. Tylko ona 1500 watów więcej nie wydala. Także zobaczymy. Jeszcze może się u mnie taka pojawi na 24 V. Też się pobawię, też potestuję, czego nie, co mi szkodzi. Im więcej rzeczy na kanale, tym wy macie większy wybór i to jest najważniejsze. Także link do przetwornicy będzie w opisie filmu. No i tyle, słuchajcie. Ja się bawię dalej, kombinuję. Gorąco, powiem wam, gorąco, zobaczcie. W bunkrze jest 24 stopnie, na polu stacja pokazuje 27,8. I powiem wam, ta temperatura trzyma i trzyma i trzyma. Zrobię film, jak się te upały skończą, jakie koszty klimatyzacji, jeszcze jeden. Bo już nawet 8 kWh na dobę potrafi klima wciągnąć. I w domu tak, w domu jest tak 23 stopnie, ale fajnie. Jest super, naprawdę te 23 stopnie. Jest tak w sam raz. Niżej też by może zszedł, ale to trzeba było szarpać, nad głową by mi plus 6 leciało, to nie, za dużo. A tak jak leci te 15 stopni, 13 cały czas, to jest w sam raz. Ale to nie o klimach, tylko o przetwornicy, także ja bym to chciał. Link w opisie i lecimy z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się, cześć.